Witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Rutkowska, Tarot i Magia, ze specjalnym gościem z pracowni BAJ, z Barbarą Leśniewską. Witam Cię, Basiu, kochana. Witam serdecznie Ciebie i Państwa. I muszę Ci powiedzieć, Basiu, że po ostatnim naszym spotkaniu bardzo dużo osób miało zapytania o wahadła. Mówiłaś tak ciekawie, że wiele osób się zainteresowało wahadłami i chciałoby bardziej zgłębić temat, więc myślę, że nie jeden odcinek będziemy jeszcze w przyszłości nagrywali, więc bardzo, bardzo się cieszę. A dzisiaj będziemy rozmawiać na temat, ja tutaj mam, proszę Państwa, ściągawkę na to, jaki temat będziemy rozmawiać, bo ja dużo wiem, ale nie wszystko wiem, na pewno nie wiem tyle, co Basia wie o wahadłach. Będziemy rozmawiali o wahadłach prostych, oczywiście firmy BAJ, jak również wahadłach z mikroelementami, jak również wahadłach egipskich. Bo tak naprawdę można powiedzieć, wszyscy wszystko wiedzą o wahadłach i niby się na wszystkim znamy, a tak naprawdę nie wiemy, które, które. Oczywiście nie obrażam specjalistów radiestezji, więc jeżeli bym kogoś obraziła, to przepraszam, nie było takie moje zamierzenie, ale chciałabym właśnie, Basiu, żebyś ty nam to w głowach poukładała, jakie właśnie są wahadła, które do czego, które są bardzo bezpieczne, a które na przykład mogą komuś krzywdę wyrządzić, bo wiem, że tak jest właśnie z tym promieniowaniem zielonym, tak, ujemnym, więc jak gdyby są też takie wahadła, więc bym chciała, żebyś ty nam, Basiu, opowiedziała w ogóle o wahadłach i może zacznijmy od wahadeł prostych. Proszę Państwa, więc w naszej pracowni wytwarzamy ponad 200 rodzajów wahadeł. Wahadłami pierwszymi, z którymi należy się zapoznać, to są wahadła proste, czyli wahadła tak zwane neutralne. Wahadła neutralne służą do sprawdzania na tak i na nie. I one występują w różnej postaci. Najbardziej takimi popularnymi wahadełkami to jest wahadło wykonane w kształcie łezki. Ono w środku, nie ma piramidki radiestezyjnej. Można nawet, nie, przepraszam, Basiu, położyć o, tak, tak. Na o i teraz Państwo tak będziecie widzieli i można właśnie teraz mówić. Mhm. Tak, czyli mogą one być bezbarwne, ewentualnie w kolorze czarnym, bo wiadomo, że kolor czarny jest dobry w radiestezji, a także występują w kulkach, w postaci kulki. Kulki są również różnej średnicy i kolor bezbarwny lub czarny. My troszeczkę... Czyli bezbarwny, przepraszam Basiu, to znaczy ten taki drewniany, tak? Czyli tak. Drewno naturalne, w prawdziwej tak postaci. Zabezpieczone. Tak, jeszcze się zapytam, przepraszam za moje wścibskość i przerywanie, ale dlatego, żeby jak najwięcej informacji wydobyć. Czy jest ważny rodzaj drewna, z jakiego jest zrobione wahadło te proste, czy to jest bez znaczenia? To zależy od indywidualnego odbiorcy. Niektórzy wolą z drzewa naszego, miejscowego, czyli brzoza, buk, i też jedni wolą z brzozy, drugie z buku, a są tacy, którzy chcą na przykład z drzewa tropikalnego i na zamówienie klienta możemy wykonać, a najchętniej, jeżeli klient sam dostarczy drewno, pod na przykład heban. Pan BAJ robił wahadła z hebanu. Niestety my nie mamy hebanu, ale jeżeli ktoś dostarczy jakikolwiek surowiec, to nasi tokarze są w stanie wykonać każdy wzór wahadła. Informacja dla potencjalnych klientów jest taka, że jeżeli ktoś z Państwa by chciał dla siebie, pod siebie mieć takie osobiste wahadło proste, to pracownia BAJ jest Państwu w stanie się z nami wykonać takie wahadło na przykład z hebanu. Ja nie widziałam jeszcze wahadła z hebanu, więc trudno mi jest powiedzieć, no, ale no, to może pięknie być to ciekawe. Nieraz jest tak, że pewnie ktoś się zakochuje w jakimś miejscu, tak? I stamtąd przywozi na przykład materiał w formie drzewa. Aczkolwiek teraz z przewiezieniem drzewa jest problem. No ale różne bywają sposoby, figurki na przykład sprowadzają i z tej figurki również może tokarz wytoczyć. Dlatego preferujemy te wahadła, powiedzmy, w takim kształcie łezkowym, ponieważ jeżeli korzystamy z diagramów radiestezyjnych, dajmy na to diagram
do testowania przydatności. Nie wiem, czy nie będzie zahaty. Najlepiej, przepraszam, pokażę, pozwolę do kamery pokazać i teraz będzie bardzo ładnie w kamerze widać. Ja potrzymam go tak. Tak, to jest... i wtedy wahadłem neutralnym możemy pracować i ono nam łatwo wskaże punkt, który jest właściwy, tak? W ten sposób. I wtedy wiadomo, że tutaj chodzi o numer 6, o trzecie oko. A to ja w ogóle powiem, że nie znam tego. Akurat nie znam tej tablicy, czyli na przykład poczekaj, żeby Państwo zrozumieli, żebym i ja zrozumiała i żeby to było takie przystępne, bo my możemy przydatności wahadeł, czyli do jakiej czakry nam jest naszej przydatne? Do czakry głównej, do czakry białej podstawowej, tak? I wtedy na przykład gdybym z nim pracowała właśnie to... Tak. To jest energia czysta, uniwersalna, energia aniołów i opiekunów duchowych. Jeżeli to wahadło dla Ciebie ma służyć, wówczas jeżeli się wychyla tutaj na numer 6, czyli jest dla Ciebie bardzo wskazane to wahadło. Na tej zasadzie. Dlatego o tym mówię, bo dzięki kształtowi tego wahadła dokładnie wskazuje punkt. Bo jeżeli mamy pracę na innych diagramach, które są, dajmy na to, w kształcie koła, diagram przydatności preparatów naturalnych, też wówczas jeżeli to by było kółko, czyli jeżeli to by była kula, to wówczas odczyt jest trudniejszy. Tu jest mało miejsca i wtedy wyraźnie nam wskazuje, w którym miejscu się znajdujemy. A kula owszem jest bardzo neutralna, ale ona tak precyzyjnie nam nie wskaże, bo będziemy się zastanawiać, czy to jest między numerem powiedzmy 50 a 49. Rozumiem, czyli tak naprawdę to dla początkującego radiestety, czy sympatyka radiestezji, bo tak. Nie każdy musi być radiestetą od razu, to bardziej jest korzystniejszy. Tak, bardziej jest takie musimy zostawić. Przepraszam kochani, bo nie włączony telefon, na razie Basiu nie może wstać, dlatego że jesteś podpięta, więc niech się wydzwoni i miły przerywnik. Natomiast jeszcze chciałabym wrócić do tego wahadła, czyli ta łezka nam jak gdyby bardziej precyzyjnie jak gdyby pokaże. Dokładnie nam wskazuje dzięki swojemu kształtowi. Rozumiem. Czyli wahadła neutralne mogą być drewniane, ewentualnie metalowe. Wahadła metalowe służą do tego samego celu, co wahadła drewniane. Są one w trzech wielkościach, tak zwane duże, średnie i małe. I ponadto te wahadła neutralne się rozkręcają i mają tutaj w sobie niewiele, ale mają miejsca na tak zwanego świadka radiestezyjnego. Więc jeżeli szukamy wody, możemy tu krople wody włożyć. Jeżeli szukamy, dajmy na to, zaginionego pieska, możemy tutaj włożyć jego sierści, kawałek, czy innego świadka. Także w wahadle metalowym jest możliwość odkręcenia tego wahadła i zamontowania w środku tak zwanego świadka radiestezyjnego. I to by było tyle, jeżeli chodzi o wahadła proste. Ale jeszcze ja będę trochę bardziej wścibska, przepraszam, żeby jeszcze bardziej zrozumieć. Bo dlaczego w ogóle one się nazywają neutralne? Inaczej? Nazywają się neutralne, ponieważ w środku wahadła radiestezyjne z reguły mają piramidę radiestezyjną. Natomiast te wahadła są płaskie. Czyli ta piramida jak gdyby jest zbędna w przypadku wahadeł prostych. Rozumiem. Do odczytywania jak najbardziej neutralnych rzeczy. I ewentualnie możemy, to jak gdyby jeżeli właśnie czy szukamy wody, czy pieska, czy kogoś zaginionego, to włożyć świadka, czyli coś, co należało do danej osoby, na przykład wtedy na przykład na mapie szukać, tak możemy tak, nawet powiedzieć, tak. Na mapie, czy gdzie ta osoba, można powiedzieć, jest, czy gdzie ten piesek, w jakim rejonie i wtedy tak na chłopski rozum powiem, tak? Rozumiem, że wtedy się to wahadło jak gdyby dostraja do tej energii, przepraszam, która jest w środku, czyli na przykład do tego zaginionego pieska, tak? Tak, tak. Dokładnie tak jest, Madziu, jak mówisz, bo jeżeli byłby większy ten świadek radiestezyjny, coś się nie mieści, na przykład pismo czy coś takiego, więc są wahadła radiestezyjne z większym miejscem na świadka. To są tak zwane wahadła księdza Mermeta. O, to one też nie znam ich akurat.
też tutaj się odkręcają i wówczas ta komora jest większa. Natomiast jeżeli korzystamy z tego świadka radiestezyjnego, musimy pamiętać o tym, że należy to wahadło później dokładnie wyczyścić. I żeby oczyścić, jak gdyby nie była pozostałości energetycznych. Tak, żeby promieniowanie po tym świadku radiestezyjnym nie zostało tutaj, jeżeli chcemy to wahadło wykorzystać ponownie. A Basiu, powiedz mi, bo do czego na przykład te większe jest, co tam zazwyczaj jest wkładane do tego większego? No do tego większego na przykład może być wkładany jakiś kamień, jeżeli odblokowujesz sobie czakry jakimś kamieniem, kryształ górski na przykład, jeżeli chcesz włożyć, który odpromieniowuje, wiadomo, wszystkie podstawowe czakry, 7 czakr radiestezyjnych, więc taki kryształ trudno jest umieścić w takim małym wahadełku, w drewnianym jest to w ogóle niemożliwe, wówczas korzystamy z wahadła Mermeta, ewentualnie od niedawna robimy wahadło tak zwane eko, które opracował nasz kolega Andrzej Wiolonczelista, który współpracuje z tą pracownią. W ogóle jest bardzo to ciekawie po prostu wygląda w innej formie. To i one też jest, Basiu, na świadka, rozumiem, tak? Tak, i tu jest dużo miejsca na świadka, w tym wahadełku i w tym wahadełku, ale to są tak zwane wahadła specjalne. Mhm. Natomiast wahadła proste, tak jak mówiliśmy, to są te wahadła, które tutaj Państwu przedstawiam, tak zwane wahadło koniczne drewniane oraz stożki w 3 wielkościach. I tak jak mówię, są jeszcze kulki radiestezyjne, których dzisiaj nie mamy, ale w następnych programach będziemy pokazywali. Natomiast Basiu, jeszcze bym chciała powrócić właśnie do tych neutralnych, prostych. Czyli teraz tak, jak ja bym była początkową sympatyczką radiestezji, to jakie kupić? I od razu kupić na przykład te drewniane i jednometalowe? Nie, nie ma takiej potrzeby, bo istnieje też takie zjawisko, że wahadełka niektóre razem ze sobą może tak nie sympatyzują aż bardzo. Mhm. Więc należałoby, żeby ktoś ci sprawdził, czy sama sobie sprawdzić, które jest lepsze na początek wahadło. I dopiero jak wahadłami popracujesz pewien okres czasu, to wtedy będziesz mogła mieć kilka tych wahadeł. Mhm. Natomiast na początek lepiej jest jedno, zakolegować się z tym wahadłem, potrzymać go w ręku, żeby przeszło twoją energię, polubić się z tym wahadłem i nie ma potrzeby do kupowania drugiego wahadła i sobie sprawdzić, a jak wahadło to mi sprawdzi, a jaką odpowiedź będę miała. Basiu, a jeszcze innym wahadłem. Mhm. Tak się nie robi po prostu. Jeszcze bym chciała zapytać ciebie, my rozmawialiśmy to w pierwszym naszym spotkaniu, ale niektórzy telewidzowie oglądają nas dzisiaj po raz pierwszy. Chciałabym powiedzieć, że jeszcze żebyś nam powiedziała o oczyszczeniu tych wahadeł prostych, neutralnych. Rozumiem, że się oczyszcza tak jak każde wahadło. Czy byś mogła to jeszcze raz nam powtórzyć? Bardzo ważne jest to, żeby oczyszczać wahadła. Więc takim najprostszym sposobem jest uderzenie w drewniany przedmiot. Czyli może być na przykład w stół. Tak jak my tutaj siedzimy, to tak jak gdyby w stół. Doskonale. Ale stół. Ale również można wystawić na słońce, w dzień słoneczny, wystawić na parapet i niech to wahadło sobie poleżakuje 2-3 godziny na słońcu. To bardzo też oczyszcza wahadełko. No i bardzo ważną sprawą jest to, że nieraz jest zapromieniowany sznurek. I wówczas tępym narzędziem, nożem stołowym na przykład, należy od głowy wahadła, tutaj od końca wahadła, po prostu pociągać do końca. Do końca. Ja muszę powiedzieć, że tego sposobu nie znałam, to w naszym pierwszym spotkaniu się właśnie dowiedziałam od ciebie, że taki sposób jest na oczyszczenie sznurka, bo nie wiedziałam. Jeszcze chciałabym, bo zaraz oczywiście będziemy dalej mówili o wahadłach właśnie z mikroelementami egipskich, więc wiedzy będzie dzisiaj bardzo dużo, ale chcę, żeby to było takie poukładane. Też ważne jest, że jak już będziemy mieli swoje wahadło i zaczniemy na przykład od tego prostego, inaczej zwanego neutralnego, to też ważne jest, żebyśmy tylko my się nim posługiwali. Zgadza się? Tak, to jest najważniejsze, to jest podstawowa sprawa, że wahadła nikomu nie pożyczamy. Czy to jest osoba bardzo zaprzyjaźniona
mąż, żona, dzieci, absolutnie. To jest bardzo osobista rzecz, dlatego że każdy ma swoją energię i ta energia po prostu przechodzi na to wahadło radiestezyjne. Mm-hmm. I należy pamiętać o tym, że jak pracujemy wahadłem neutralnym, to zaczynamy od tego, że ustalamy swój kolor radiestezyjny. Odbywa się to w ten sposób, że trzymamy za sznurek od początku i palcami jedziemy w górę. I w tym momencie, kiedy to wahadło nam się najbardziej wychyli, tak poczujemy to, czyli wychyli, to rozumiem, wychyli, porusza się inaczej. To znaczy jest to nasz kolor radiestezyjny. I wówczas takim tutaj stoperkiem ustawiamy. Jak można pokazać, ja tutaj bardziej na planszy, a ja poproszę pana operatora o zbliżenie. Czyli tutaj jest akurat w pracowni baj, każde to wahadło, ten sznureczek jest, upraszczając mówiąc, zaopatrzony w taki niby koralik, niby znacznik, tak można powiedzieć, tak, żeby ustawić najlepszą dla nas tą wysokość radiestezyjną. W tym momencie, dla nas najlepszą w tym momencie długość radiestezyjną i tego się trzymamy. Sprawdzamy sobie to co jakiś czas, to nie jest konstans. O, to jest też ważna informacja. Tylko raz na 3 tygodnie powiedzmy trzeba ponowić to pytanie. Bo to może się zmienić. Tak, bo to się zmienia, jeżeli my się udoskonalamy, pracujemy dużo wahadłami, no jesteśmy, że tak powiem, no okej, lepsi, wtedy ten kolor radiestezyjny ma tendencję, że idzie nam w górę i zmierza do koloru białego, który jest najwyższym kolorem radiestezyjnym. I bardzo ważna sprawa jest taka, że koralik tutaj na końcu trzeba trzymać w dłoni, gdzie są wszystkie receptory i on wtedy ma łączność po prostu z nami, tak? Czyli proszę państwa, przerwę. Nie może się tak markać. Tak, to jest bardzo ważne, bo wtedy tak jakby będzie zakłócało po pierwsze przepływ energii, prawda? Nie będzie odbioru tego, prawda? Mhm. Co my czujemy? Bo to, że wahadło wykonuje ruchy, to ta energia cała przechodzi przez nas. I to wahadło jest tylko wyznacznikiem. Mhm. A tak naprawdę to my odbieramy energię. Tak. Mhm. I jeżeli na przykład pracujemy z inną osobą, żeby to było widać jak gdyby, to jeżeli wahadło wykonuje ten ruch, to też powiedzmy osoba, która zostaje leczona, widzi, że coś się dzieje. Mm-hmm. Tak? Ludzie potrzebują tego, żeby po prostu naocznie też zobaczyć. Tak, tak, no to jest bardzo ważne dla psychiki, tak. Tak? I też poczuć, i też poczuć, że to działa. Tak, i po odpromieniowaniu, po zakończeniu takiego zabiegu czy badania radiestezyjnego, wahadło również należy odpromieniować, uderzając w drewniany przedmiot. Czyli może być o stół po prostu. Może prawda? Być po prostu. Może być o stół, o krzesło. Ale też dużo osób o ścianę. To zauważyłam. Natomiast dla mnie, znaczy ja lubię o stół, zawsze takie puchnięcie i przed i po już z takiego, tak, powiedziałam, tak, na tyle zakodowane. Takie przyzwyczajenie. Odruch, przepraszam. No odruch. Tak, przyzwyczajenie, no, albo tak. Nawyk, albo aha, też, tak. Albo można powiedzieć też jasne. Nawyk. Jasne. Czyli generalnie albo na początek metalowe, albo na początek drewniane, które bardziej poczujemy, tak? Dokładnie. Które bardziej poczujemy, na przykład jak przyjrzymy się na obrazku, tak? Albo możemy też się zapytać wewnętrznie siebie, mieć przed oczami akurat takie czy inne wahadło i czy to jest dla mnie dobre wahadło i poczuć, czy czujemy ciepłą energię, czy złą. No jeżeli mamy możliwość dotknięcia, można powiedzieć, no to wtedy też możemy poczuć bardziej, ale wiele razy teraz przy sprzedaży internetowej, tak, bo niestety targów medycyny naturalnej nie ma. Jeszcze nie ma, nad czym ubolewam, bo czekamy. To w ogóle bardzo, takie bym powiedziała, ciekawe miejsce zawsze tak. Spotkać. Tak, i też bardzo my się cieszyliśmy, jak się nawzajem różni ezoterycy widywali, różne poglądy właśnie też wymieniali. Natomiast w przypadku sklepu takiego, można powiedzieć, internetowego, to najlepiej zamknąć oczy, wizualizację, prawda? I wizualizacja, zobaczyć się na
przed swoimi oczami to wahadło i czy jest dla mnie dobre. Jeżeli poczujemy ciepło, dobre uczucia, to tak. Jeżeli nie, to patrzymy następne, aż znajdziemy swoje. A może będzie tak, że Państwu się wahadło będzie śniło po nocach, tak? I będzie wiadomo, że to jest to. Mi się tak bardzo często śnią te właśnie złote. Pamiętam, że jak nie mogłam, znaczy taka byłam ucieszona właśnie z lewoskrętnego, spiralnego, jak było, zaczęłyście produkować złoty kolor, to nie mogłam się doczekać, jak pięknie będzie błyszczało. No tak, od pewnego czasu właśnie złocimy wahadła. Mosiądz, jak wiadomo, zmienia kolor i wtedy on może mniej estetycznie wygląda i postanowiliśmy wahadła złocić lub srebrzyć na życzenie klienta. I one dłużej zachowują ładny wygląd, a ponadto jeszcze mają dodatkowe właściwości, jeśli chodzi o ten metal, którym są pokrywane. Dobrze, to teraz, żeby jak gdyby podsumować to, co powiedzieliśmy do tej pory, to jeżeli chodzi o wahadła neutralne, ewentualnie proste, one służą do odpowiedzi tak, nie na przykład, tak. Jak również do szukania zaginionych osób albo cieków. Zwierząt, acieków też. Nawet do cieków wodnych, tak. Wtedy ta kropla wody, prawda, i gdzie jest woda. Tak, rzeczywiście. Dokładnie. I wtedy nie musi być różdżka. Dobrze, czy jeszcze coś mamy do powiedzenia o tych wahadłach prostych? Nie, to są wahadła neutralne, podstawowe, proste, ale od tego wahadła należy zacząć. Nie można zacząć pracować jako pierwszym wahadłem uniwersalnym, czy jakimś wahadłem skomplikowanym egipskim, które promieniuje szarym kolorem, dlatego że można się skrzywdzić. I to wahadło, które jest w środku z piramidką i z akumulatorem, dajmy na to z magnezem, ono wówczas daje błędne odpowiedzi. Jeżeli takim wahadłem chcesz sobie sprawdzić, czy ten produkt, dajmy na to, czy kosmetyk jest dla mnie dobry i weźmiesz wahadło z mikroelementem w środku, to odczyt wtedy będzie nieprawidłowy. Musi być to wahadło neutralne, po prostu odczyt to zaczynamy. Czyli nic nie mające w środku, można powiedzieć. Ale jeszcze chciałabym pociągnąć temat, może w ogóle kiedyś na zupełnie nowy odcinek, że powiedziałeś takie słowo, wahadłem można siebie skrzywdzić. Czyli chodziło tylko o to, że może być błędny odczyt, czy one może na nas negatywnie promieniować? Nie, są wahadła egipskie, które promieniują zielenią ujemną. I jeżeli takim wahadłem pracujemy za długo, jeżeli to wahadło przechowujemy w postaci skręconej, czyli dochodzi jeszcze do tego promieniowanie kształtu, wówczas jak najbardziej takim wahadłem można się skrzywdzić. Wtedy będzie gorsze samopoczucie na nasze? Pod jakim względem możemy? No energetycznym możemy czuć się gorzej. Mieć mniej energii, tak? To jest tak jak z antybiotykiem, z wahadłami egipskimi. Jeżeli używasz ich tak jak trzeba, tyle co powinno być, to jest ok. A jeżeli przedawkujesz, no to jest kiepsko. No tak, to bardzo ładnie tutaj wytłumaczyłaś. I może w takim razie poproszę, żebyśmy teraz przeszły, bo ja sobie pozwolę tutaj te niektóre wahadła odłożyć. A w takim razie, Basiu, powiedz nam, który z egipskich wahadeł jest takie najbardziej popularne, które ludzie lubią, można powiedzieć. Które to jest takie, które by się... U nas w pracowni najlepiej się sprzedaje wahadło Isis Metal mały, tak zwany. Zaraz będziemy mieli, już mamy pokazane, jak one wygląda. Tak, to jest wahadło, które ma długości około 5,5 cm. Średnica jest około 8 mm. Ono jest rozkręcane. Tutaj w główce w tym momencie akurat mocno. Mocno dokręcone, odmówiło posłuszeństwa, ale to się rozkręcają te wahadła, aczkolwiek nie ma potrzeby odkręcania tej główki, ale jeżeli sznurek w tym wahadełku się przetrze, na przykład, bo ktoś długo pracuje, czy ma długie paznokcie, no, czy z jakichś innych powodów, wówczas jest możliwość wymiany sznurka w pracowni, czy do kupienia sobie sznurka, żeby samemu wymienić ten sznurek, także to nie jest problem. Bo nieraz klienci się pytają, dlaczego te wahadła nie są na łańcuszku. No, na łańcuszku nigdy wahadełek nie robiliśmy, nie robimy.
Też trochę bym zakłócał, myślę, że zakłócałby trochę łańcuszek, prawda, nie kryształowe, tylko takie, można powiedzieć, egipskie, to myślę, że trochę by chyba promieniowanie zakłócał, prawda? No, spotkałam się z łańcuszkami w przypadku wahadeł z kamieni różnego rodzaju, ale... Nie, może inaczej, nie, może nie inaczej kamień, tak. Bo tutaj metal, łańcuszek to jest z metalu, może przynajmniej tak ja bym powiedziała energetycznie, ale no, nie jestem tutaj ekspertem, więc też nie będę się mądrzyła. Czyli takie wahadło, do czego my możemy używać? No to jest to wahadło właśnie podobnie jak neutralne wahadło, na tak i na nie, do sprawdzania sobie odpowiedzi typu lek, kosmetyk, czy jest sympatia między osobami, czy ktoś mi źle życzy, czy dobrze życzy, tego typu, a także szczególnie do podnoszenia energii swojej. Czyli opowiedz, bo tak, na nie to pewnie trzeba pogadać, na tak, na nie pogadać, tak, z wahadłem zaprogramować. Ja wiem, że wy dołączacie do swoich wahadeł takie ulotki, prawda, jak rozpocząć pracę z wahadłem, jak go właśnie odpromieniować, naładować. To myślę, że osoby, które będą chciały kiedykolwiek kupić, to taką informację prostą będą miały. Natomiast ja na przykład z tym doenergetyzowaniem, tak? Tak, wówczas przy pomocy wahadła neutralnego ustawiamy własny kolor radiestezyjny, chwytamy tutaj za ten znaczek, chowamy sznurek, gdzie są receptory, i nad ręką pytamy, czy wibracje tego wahadła są potrzebne dla mnie do poprawienia zdrowia. O, bardzo ciekawe. Jeżeli tak, to nie zatrzymujemy pracy tego wahadła, tylko mówimy, nadaj tyle wibracji, ile jest potrzeba dla mnie na dzisiaj do poprawienia stanu zdrowia. I wtedy wahadło może naprawdę długo pracować w zależności od potrzeby. I jak się wahadło zatrzyma, ja oczywiście tutaj wymuszam teraz pracę wahadła w tym studio, to mówimy zapisz i utrwal. To jest bardzo ważne. O, to ja pamiętam. Bo ta energia może nam szybko umknąć, przelecieć. Czyli Basiu, czyli teraz na przykład to wahadło egipskie, to jest Isis, tak? Tak, Isis. To jest pamiętajmy, Isis. To jest Isis i może być w różnych wielkościach, ale one to tak jakby można powiedzieć, bardzo dobrze by było z nim każdego rana rano, kiedy wstajemy, tak? Jeżeli na przykład ktoś miał nieprzespaną noc albo, no nie wiemy, w gorszej kondycji, to żeby na rozbiegówkę dnia, prawda? Tak, to dodać jak po prostu kawa. Energii. I no, powiedz mi, jak kawa. Tak. I teraz tak, na przykład jak ja bym sobie dodała rano energii tym wahadłem, czy ja na przykład później w południe mogę znowu sobie dodać, sprawdzić, czy potrzebuję, czy to już by było takie przeładowanie? Nie, to zależy, jak się umówisz z tym wahadłem, bo jeżeli się umówisz, nadaj tyle wibracji, ile jest potrzeba dla mnie na dzisiaj. Okej, okay. Czyli to ci komunikat, na cały dzień, komunikat, tak? Do podświadomości. A jeżeli sobie dajesz tyle, ile jest potrzeba dla mnie w tej chwili, to owszem, możesz sobie jeszcze sprawdzić. Rozumiem. W ciągu dnia. Czyli zobaczcie Państwo, jak ważny jest tak naprawdę komunikat i porozumienie z wahadłem, tak, ustalenie różnych rzeczy, żeby one z nami współpracowało. To być może również dlatego ktoś inny nie powinien go dotykać czy używać, tak? Ale właśnie no, bardzo dobry do energetyzowania, więc myślę, że nawet to jest takie. Precyzyjnie trzeba polecenie bardzo sformułować. A Basia, powiedz mi na przykład, jak ja bym egzamin zdawała, na przykład. To też mogę poprosić Isis, tak uproszczając mówię, oczywiście, mogę poprosić o doładowanie, nie wiem, energii dla mojego intelektu, abym umiała połączyć wiedzę, którą mam w sobie, z mądrością wszechświata i dobrym przekazem, ten egzamin dobrze napisać w dniu dzisiejszym? Możesz sobie podnieść energię jak najbardziej, wspomagać się jak gdyby białą energią, bo Isis daje białe światło i wspomagać się tą energią. Jak najbardziej. Czyli mogę i tak na przykład do takich, czy do egzaminów, czy nie wiem, do załatwiania jakiejś waszej ważnej sprawy, mogę powiedzieć, dodaj mi, tak jak to było, dodaj mi energii. Dodaj mi energii do ile pozytywnego. Jest potrzeba na dzisiaj dla mnie. Ile jest mi potrzebna na dzisiaj dla mnie, do tej konkretnej sprawy, tak na przykład. Czy do poprawienia stanu zdrowia, czy do załatwienia jakiejś sprawy, konkretnie podaje się polecenie Isisowi i to naprawdę działa. To ja wiem, w to wiem.
ja teraz z Izisem bardzo mało pracuję, gdzieś pewnie jakieś mam w szufladzie zakamuflowane, nawet nie pamiętam, które mam, czy mam większe, czy mam mniejsze, natomiast pamiętam, że swojego czasu pracowałam właśnie w ten sposób, nie nad dodawaniem energii rano, ale dodaj pozytywnej energii danej sprawie i rzeczywiście ja przynajmniej po sobie ze swoimi doświadczeniami muszę powiedzieć, u mnie to działało. Tak jak mówię, ostatnio nie pracuję, ale chyba znowu pod wpływem naszej rozmowy będę dodawała energii do różnych spraw, żebym miała energię, bo ostatnio po różnych chorobach niekoniecznie, ale myślę, że znowu to jest jak gdyby nawet taki dla mnie hasło, żeby widocznie miałyśmy się spotkać tak, po to, żebyś to tak, usłyszała. Bo ja o tym zupełnie zapomniałam. No ja zupełnie zapomniałam w ogóle, nie doceniałam Izisa przez ostatnie lata, przyłożyłam się tylko na spiralne, też mam karnak białych energii, a tak to wszystkie inne bym powiedziała w zapomnieniu. Dobrze, czyli no to... i teraz, ponieważ są inne energie w tej chwili we wszechświecie, takie Izisy pierwotnie wykonywaliśmy z czterech płytek tylko, natomiast teraz dokłada się płytki do tych Izisów i one mogą być w dowolnej ilości. Na maksa robimy 8, ale na życzenie klienta można zrobić również większą ilość tych płytek. Basiu, bo teraz tak, jeżeli jest więcej tych płytek, to ono jest bardziej czułe, czy o co chodzi? Ono jest bardziej czułe. To zależy od indywidualnych potrzeb. No inni wolą też poczuć ciężar tego wahadła. Nie lubią, jak nie czują wahadła, jak mu to wahadło jak piórko chodzi. To też jest przeszkodą. On musi poczuć, widzieć. No i na pewno krócej pracuje takie wahadełko, a jak w dzisiejszych czyli czasach... Czyli cięższe, krócej. Z tymi płytkami więcej płytek, krócej się nim pracuje. Czyli tak na przykład szybciej dodaje energię, mówiąc tak językiem prostym. Szybciej, mocniejszej energii dodaje właśnie taki Izis wzmocniony tymi płytkami. Ale Izisy mamy również wykonane z drewna, to nie są tylko Izisy mosiężne. Różnej wielkości. Ja może nie mam tutaj przy sobie teraz wszystkich, ale no zapraszamy tak, do pracowni, tak? Gdzie i na naszą stronę internetową, gdzie są właśnie pokazane te Izisy. Jeżeli chodzi o Izisy drewniane, to są też wykonane z różnego drewna. Bukowy, brzozowy, z drzewa tropikalnego i w różnych wielkościach. Zależy, co komu bardziej się podoba, wpadnie w oko, wówczas się takim Izisem należy. A ten akurat Izis służy do, jako odpromiennik do, bardzo dużo kierowców się zaopatruje w takie Izisy makro i ono się znajduje w samochodzie, co służy do bezpiecznej jazdy, takie na pewniaka. Tak, jeszcze Basiu, ja już wiem z poprzedniego odcinka, ale niektórzy z Państwa nas oglądają pierwszy raz, że jeżeli byście Państwo trzymali takie dla bezpieczeństwa wahadło w swoim samochodzie, to ważne jest, żeby właśnie tą częścią mniejszą do przodu, tak? Tak, tak. Żeby czubek po prostu był skierowany do kierunku jazdy, więc dobrze jest włożyć w kieszeń z boku, ewentualnie w schowek tutaj z przodu, żeby ono na pewno było w tej postaci. Do tego oczywiście są odpowiednie etui. Każde wahadełko ma instrukcję radiestezyjną, także to, co ja mówię, to może tak umknąć dosyć, ale ściągawka jest przy każdym wahadełku. Basiu, ja jeszcze trochę podrążę temat, bo teraz tak, jak znowu to byś miała komuś doradzić, tak? Znaczy wiadomo, że każdy indywidualnie różne rzeczy, ale tak jakby to można powiedzieć, to metalowe lepsze czy te drewniane lepsze? Bo wielkość to wiemy, że jak większe, to mniej trzeba doenergetyzować, bo szybciej działa. To wiemy, prawda? Ale metalowe czy drewniane? No one się zasadniczo różnią. Niektóre osoby wolą drewno, że jest takie cieplejsze, takie bardziej jemu pasuje, a inni zdecydowanie wolą mosiężne wahadła. Także to jest bardzo indywidualna sprawa. U nas najlepiej się sprzedają Izisy metalowe, małe tak zwane. Rozumiem, czyli możemy domniemywać sobie. O, to tak? Jest też niż, tak. Nosić przy sobie w torebce damskiej czy w kieszeni. Tego nie widać, no bo taki Izis, no to już trudno by było ukryć. No i czy jesteśmy w sklepie, czy no tak po prostu, takie jest poręczne, bo jeszcze takim mniejszym wahadełkiem jest tak zwane wahadło Izis Mikro.
Taki dzidziuś bym powiedziała. Tak, Isis Mikro to jest w ogóle mniejszy i chudszy od tego wahadła, o którym mówiłam poprzednio, ale też osoby lubią to wahadełko ze względu na rozmiar, że jest takie dyskretne. Tak, tak w ogóle, ja bym powiedziała, prawie tak jak biżuteria wygląda, tak? Tak, tak, można jako amulet nosić również przy sobie. Tak, ja pokażę, pochwalę się Państwu, bo ja dostałam od pracowni Baj, dostałam, o teraz nie pokażę, znaczy tak pokażę, bo już bym mikrofon zdjęła, nie wiem czy widać, czy nie widać, mogę poprosić o pokazanie na kamerze, to jest jakie to, jak Basiu się... Quasi-Atlant. Quasi-Atlant. Nie wiem, czy pan operator może nam pokazać. Widać, o tak, widać. Ja przepraszam, że tutaj mikrofon trochę poruszyłam. I to jest też wahadło, które może nas jak gdyby chronić, tak? Tak, tak. To jest wahadło, które może chronić. Służy jako amulet. Jest na rzemyku. I do tego do kompletu jeszcze kiedyś robiliśmy bransoletki, tak? Żeby było to komplet i ono może być w formie pozłacanej lub posrebrzanej, ewentualnie sam mosiądz. Czyli nie tylko biżuteryjnie wygląda, teraz pokażę do tej kamery, tak? Tak chyba lepiej umie widać, ale też tak jak gdyby ma właściwości chroniące. To tak dokładnie samo... i można to używać jako wahadło, a także jako amulet. Bo jeżeli chwycisz odpowiednio za ten rzemyk, to wówczas pracujesz jak wahadełkiem radiestezyjnym. Czyli można powiedzieć, ukradkiem mogę iść do hipermarketu i zapytać się, czy to jest dla mnie dobre, czy niedobre. Czy dokładnie. W aptece kupuję drogi lek, tak? I nad pudełkiem, czy to ten lek mi pomoże, czy nie pomoże. Czy zamiennik. Czy na przykład tańszy zamiennik, tak. No bo to są, ja proszę Państwa, na przykład, znaczy tak, nie kupuję drogich kremów, rzadko kiedy kupuję drogie kremy, ale kiedyś miałam taki boom, co to chciałam być piękna, młoda i w ogóle. I muszę powiedzieć, że właśnie wahadłem sprawdzałam, czy kremik dobry, czy niedobry. I bym powiedziała, nie, aż zaskakujące były wyniki, bo nie wszystko, co pięknie reklamowane, tak naprawdę dobrze działało. I to też z takiej przekory sprawdziłam na sobie. No tak, ale wahadło naprawdę bardzo pomaga w takim życiu codziennym. Mój pierwszy w ogóle taki kontakt z wahadełkiem był taki, że jak dzieci były małe, to ugotowałam kompot z rabarbaru. I tak pytam wahadła, czy ten kompot jest dla dzieci dobry, ale to raczej było w formie no, takiej zabawy, nie wiem. Pokazuje mi wahadełko, że nie. Ja mówię, no co jest grane? Okazuje się, że kwas szczawiowy czy szczawianowy jest w rabarbarze i dzieciom się tego nie podaje. Oczywiście, wiesz, no wtedy uwierzyłam też, to tak, że to coś jest. No tak, 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 bo mi się wydawało na logikę z miłością ugotowane, tak? Bo mamusia tak. Ugotowała. A tutaj okazało się, że nie jednak. No i wiele innych takich przykładów. O, to bardzo, bardzo ciekawie. Dobrze, czyli jak gdyby bardziej, można powiedzieć, na początek metalowe, chociażby ze względu na to, że łatwiejsze do przenoszenia i możliwości noszenia ze sobą. Czy jest jeszcze jakieś wahadło egipskie, czy to są już takie... To z wahadeł egipskich jeszcze proponujemy wahadła. To ja zdejmę na razie te, bo pozwolę sobie zdjąć, żeby było lepiej widać wahadło Ozyrys. Tak, i to jest wahadło Ozyrys, to jest najsilniejsze wahadło, jakie mamy. Ono służy do zabijania wirusów i bakterii. Natomiast wykonujemy tak zwaną wersję Ozyrys białych energii. Jeżeli do środka tego wahadła ładunek umieszczony jest tutaj w tej części dolnej, jeżeli dodamy platynę i srebro odpowiednio ułożone, wówczas ten Ozyrys promieniuje, nie promieniuje szarym, zielonym kolorem. Czyli tylko jest nieszkodliwe. Czyli hasło leczy, ale jest nieszkodliwe. Nie możemy na siebie też przejąć tej zieleni ujemnej, tak? Czyli jest jak najbardziej wówczas bezpiecznym wahadłem i wtedy można przechowywać w formie skręconej. Natomiast jeżeli to byłby Ozyrys bez tej białej energii, wówczas musi być przynajmniej w jednym miejscu rozkręcony. To jest, jak widać, Ozyrys makro białych energii, więc po prostu on nie musi się rozkładać. Jest rozkręcany. I to nikomu nie grozi. Czyli jeszcze przepraszam, czyli Ozyrys nam jest do czego potrzebny? Zabija wirusy i bakterie. Tylko teraz, Basiu, teraz tak, bo żebyśmy się trochę umieli nim posługiwać, czy samo przebywanie, jak gdyby, że jest ono obok nas, to ono zabija te wirusy nie, i bakterie? Nie, absolutnie o, to nie. Jakbyś była uprzejma nam jeszcze nie. powiedzieć w kilku słowach, czyli musimy z nim jak gdyby pracować, tak? Tak?
żadne wahadło, które leży na stole, nie będzie tak pracowało. My musimy mieć to wahadło w ręku, tak? Mhm. Bo my jesteśmy tą osobą, tym przepływem radiestezyjnym. Jest jeszcze taki teleradiestezja, tak? Występuje teleradiestezja, ale to wtedy wymaga odpowiedniego nastawienia mentalnego, pracy z podświadomością, żeby te wahadła działały nam na dużą odległość, tak? Mhm. I nawet możemy nie mieć ich w ręku. One są ustawione na odpowiednich stojakach i wtedy też można wspomagać leczenie osoby, która się znajduje czyli daleko. Czyli wchodzimy w rezonans z tą osobą i też tak. Jak gdyby dostrajamy się do wahadła, ale to już jest jak gdyby taka wyższa temat. I wyższa szkoła jazdy. Tak, czyli jeszcze poproszę, to czyli gdybym ja na przykład chciała zlikwidować u siebie wirusy i bakterie, bo myślę, że każdy z nas ma, ja pewnie też, to ja biorę i na przykład mówię, zlikwiduj mnie wirusy i bakterie. Zlikwiduj wirusy i bakterie i następnym wahadłem wyprowadź, czyli karnakiem. Bardzo go lubię. Karnakiem wyprowadź te bakterie z organizmu, a izisem dodaj energii. Okej, okay, czyli nawet tak, można, czyli tak naprawdę prostu... gdzieś, jeżeli już będziemy się rozwijać radiestezyjnie, tak, bakcyla połkniemy i będziemy widzieli, że działa, bo myślę, że to wtedy my, nie wiem, bardziej się otwieramy, jeżeli widzimy, że działa, to wtedy tak naprawdę to takim dobrym zestawem kogoś, tak. kto ma, no nie wiem, zdrowo żyć, sam sobie pomagać, byłyby te trzy wahadła i one oczywiście nie muszą być tak duże, prawda? Mogą być mniejsze. Tak, mogą być mniejsze, jak najbardziej. I wiadomo, że cenowo też, że większe jest no droższe z logiki, bo więcej materiału, no, ale prawda? Krócej pracuje, jest silniejsze, także... Mhm. Proponuję właśnie większy taki zestaw. Mhm, dobrze, czyli to są egipskie, które warto by było mieć. Czy jest tu jeszcze jakieś egipskie, czy nie jest egipskie? Jest jeszcze wahadło Hathor egipskie. To jest połączenie tych trzech wahadeł. Nie wzięłam niestety tego wahadła ze sobą, ale to jest połączenie właśnie Karnaka, Izisa i Ozyrysa. Mhm. To kiedyś zrobimy na ten tak. temat oddzielny program, ale teraz tak, zainteresowało mnie to wahadło, pozwolę sobie dotknąć i tutaj położyć, czyli to jest karnak, ale on jest tak. czarny, on jest tak? czarny i jeszcze coś jest na nim narysowane, wygrawerowany jest. Tak, ja może tak położę na dłoni, żeby było tak. widać, a o co w takim razie w nim chodzi? To są też takie karnaki, które moment, promieniują, nie widać, tak, widać. Tak, które promieniują zielenią ujemną, należy je właściwie w postaci rozkręconej. Ja zresztą u ciebie było rozkręcone, tylko ja skręciłam. Tak. Biorąc się z i ta grawerka daje dodatkowe właściwości wspomagające pracę tego wahadła. A ty jeszcze położysz, to weź jeszcze Basiu, poproszę to bardziej. No to czyli tak, te wiem, że są bezpieczne, a to, żeby było bezpieczne, to trzeba rozkręcić, rozumiem? Tak. Tak, to i trzeba one wtedy wahadło. I co my teraz z tym nim możemy zrobić? Ono jest silniejsze wahadło, to jest bardzo silne wahadło. I wtedy na przykład dodaj energię? Nie, wtedy z naszego organizmu wyrzuć te wirusy i bakterie, okay, żeby to oczyścić wyrzuć. Po prostu. Czyli w takich, nie wiem, kiedy grypa, pewnie badania odnośnie COVID-u to nie były robione, bo za wcześnie, ale czy kiedy grypa, czy jakaś, nie wiem, grypa żołądkowa, wirusy, bakterie, żeby to, tak, jak gdyby żeby gdzieś... To, żeby to po prostu z nas poleciało gdzieś. Daleko i rozumiem. Nie szkodziło nam na tej tak, zasadzie. Tak, ani nam nie szkodziła, ani nikomu innemu, tak, prawda? Tak. Bo to jest bardzo ważne, żeby cokolwiek robimy, czy w radiestezji, czy w ezoteryce, czy w czymkolwiek, to żeby no. ani nam, ani nikomu tak. innemu nie szkodziło. Zajmujemy się tylko białą energią, robimy to na czysto, pracujemy z koleżanką Olą Gądek, bardzo lubimy tą pracę. To ja wiem, to się czuje, nawet jak oni wykonujemy to naprawdę od tylu lat i nie ma reklamacji w zasadzie, że jakieś wahadła nieczyste są. Znaczy ja to wiem, że nawet no, za granicą też się u was zaopatrywuje. Dobrze, to odłożę, ale jeszcze będę wścibska. Proszę państwa, nie widzicie, ale ja widzę, że tutaj, proszę państwa, nawet wam może pokażę na chwilę, że tutaj Basia niejedno wahadło przyniosła. Zaraz zobaczymy w kamerze. I myślę, że jeszcze niejedno na wywiady będzie przynosiła. O, teraz widać, widzicie państwo. Więc tych wahadeł jest dużo. Jeszcze
jeszcze chciałam się zapytać o takie, to chyba się nazywa UFO, ale w ogóle zobaczyłam malusieńkiego dzidziusia. Powiem malusieńkiego dzidziusia, bo dzidziusia to jest wahadło. A widzisz, a ja bym powiedziała UFO. A to jest to samo? Tak, to samo, tylko wyższe. O, to wyjmę, bo one mnie bardzo zaciekawiło kształtem. Jakbyś mogła, to nie jest z egipskich, tylko to jest, jaka jest jego historia? To wahadełko zostało opracowane przez pana Wiszniewskiego. No i tu jest połączenie po prostu Mermeta z Izisem. Takie zakończenie i ono bardzo dobrze działa na uśmierzenie bólu i jest typowo mentalnym wahadełkiem. Czyli mentalnym, to czyli rozumiem, że my nadajemy polecenie. Co chcesz wykonać, prawda? Czy wyleczyć, czy uśmierzyć ból. Typowo mentalne wahadełko. Mary Isis. Tak? Ja muszę powiedzieć, że pierwszym moim radiestetą, która to była na kursie, to właśnie pan Wiszniewski, wiele lat i temu. I on jest twórcą tego wahadła. Jeszcze raz, jak ono się nazywa? Mary Isis. Bardzo dobre do uśmierzania bólu. Bardzo dobre. Czyli czy bólu takiego przewlekłego, czy bólu takiego, no nie wiem, bo ząb boli nagle, tak? Do każdego bólu. Do każdego silnego bólu jest dobry ten Mary Isis właśnie, no czy duży, czy ja średni, nawet muszę sobie zapisać Mary Isis, tak? Mary Isis. Nazwa pochodzi od połączenia tych dwóch wahadeł, od wahadła Mermeta i od Isisa. Rozumiem. Super, będę wypróbowywała. I całą jeszcze chciałam powiedzieć o takich wahadełkach z mikroelementami, jeżeli mamy jeszcze tak, czas. Mamy czas, jesteśmy chłonni, nawet nie w skrócie, nawet Basia, możesz nam na bogato powiedzieć. Ja przynajmniej bardzo chłonę wiedzę, rozmawiając z tobą i wydawało mi się, że wiele rzeczy wiem, a tak naprawdę to wiele rzeczy przypominam albo na nowo słyszę, więc myślę, że państwo też, szczególnie ci, którzy złapali radiestezyjnego bakcyla i powiedz właśnie o tych Jest cała seria wahadeł z mikroelementami. Jest to wahadło, które ma kształt wahadła koniecznego w ten sposób. I wewnątrz takiego wahadła radiestezyjnego jest piramidka radiestezyjna oraz akumulator wykonany. Są cztery wahadła z akumulatorem. Jest to wahadło z miedzi, z żelaza, z cynku i wahadło profilaktyczne. I to są te pierwsze cztery wahadła, które wykonał pan Baj. Autentycznie pierwsze. Czyli tak jakby wynalazcą, pomysłodawcą, tak? Tak, wynalazcą, pomysłodawcą jest pan Baj i właśnie w środku znajduje się akumulator wykonany z miedzi. I on służy do leczenia tkanki miękkiej, na przykład serce, do regulacji ciśnienia, to głównie do tego celu. Czyli z miedzią do regulacji tkanka miękka. I regulacja ciśnienia. Okay. Natomiast jak gdyby do kompletu tego wahadła, to jest wahadło z żelazem. Z żelazem wahadło służy do leczenia tkanki kostnej. O, to czyli to masz CUIFE, bardzo fajny zestaw. ZN to jest na uczulenia wszelkiego rodzaju, na alergie. Niestety bardzo dużo. Tak. Oraz wahadło profilaktyczne, które jest dedykowane dzieciom. O. Bo dzieciom z reguły to bardzo ostrożnie proszę podchodzić z wahadłami. Najpierw należy zapytać, czy to wahadło możemy stosować dla dziecka, ale wahadło profilaktyczne ma piramidkę radiestezyjną i akumulator specjalnie dedykowany dla dzieci. Czyli taki bezpieczny, możemy powiedzieć. Tak. Bezpieczny. Tego typu i to jest w formie kulki. Kiedyś było to wykonywane z drzewa akacjowego, teraz wykonujemy z drzewa bukowego. I wtedy taki na przykład, bo to wy sprzedajecie, Basiu, w kompletach, czy można nie, sobie każdy, czy można sobie dokupić, że na przykład, tak jak ja na przykład mam z natury za mało magnezu, to bym sobie kupiła to, przepraszam, z żelaza, czyli bym kupiła to z żelazem, które by jeszcze działało na tkankę kostną, czyli wszystkiego rodzaju stany zwyrodnieniowe, bóle kręgosłupa też, tak, bo to też możemy powiedzieć. I to wspomaga po prostu, to nie jest leczenie tak, że odłączasz się od wszystkiego, tylko wspomagasz się tymi wahadełkami i naprawdę pomaga.
To muszę pod tym kątem, bo zupełnie zapomniałam o tkance kostnej przy tym wahadle z żelaza, więc muszę to też koniecznie wypróbować. I jest cała seria właśnie wahadełek z mikroelementami, to jest prawie cała tablica Mendelejewa. To wahadełko ma kształt również takiej łezki, w środku piramidka i nie akumulator już radiosesyjny, tylko wkładamy różne mikroelementy. No, tak jak powiedziałam, prawie cała tablica Mendelejewa, więc znajduje się tu czyli i magnez, ktoś, i potas, i wapń, i jantar. Czyli na przykład, jeżeli by przyszedł klient taki, który by chciał, nie wiem, coś nieziemskiego, takiego prawie nieziemskiego, bo jest indywidualnością, ma tak. rzadki niedobór, niepopularny, to też można... Tak, to proszę przesłać najlepiej, bo możemy nie mieć w pracowni takiego elementu, więc również wykonujemy na zamówienie specjalne klienta. Proszę się wtedy umawiać indywidualnie. Super, wykonujemy takie wahadła. Super. Czy jeszcze coś, Basiu, chciałabyś nam ciekawego powiedzieć? Czy na ten czas to i tak natłok... No tak, może następnym razem, prawda? Następnym razem. Tak. Więc proszę Państwa, ja z Państwem i z Barbarą Leśniewską jeszcze będziemy się widzieli, ale też w naszym programie będzie gościła Ola Gądek, gdzie właśnie razem z Basią prowadzą pracownię Bali, wkładają serce swoje do wahadeł z duszą, tak? Z duszą, tylko duszy nie można w wahadle kupić, bo to jest duża, bo z dużą pozytywną energią te wahadła produkują indywidualnie i nawet można powiedzieć, ja pozwolę jeszcze Państwu pokazać, tutaj są ręcznie pisane oznaczenia, proszę Państwa, tak to pewnie nie widać, ale na stronie internetowej, czy jednej, czy drugiej można się przyjrzeć, więc to tak, o, tutaj bardzo widać, o, i to chyba, Basiu, twoje pismo, czy Oli pismo? To pokaż. Czyje? To Oli. To akurat Oli, czyli Ozyrys makrobiałych energii, czyli każde jest i doenergetyzowane i można powiedzieć taką dobrą energią z duszą napromieniowane. Basiu, bardzo Ci dziękuję, że zechciałaś dzisiaj do studia naszego przyjść. Myślę, że spotkanie nie ostatnie. Państwu sugeruję, że jeżeli podoba się Państwu program, tematyka, to będę wdzięczna za wszelkiego rodzaju komentarze, polubienia. Jeżeli byście Państwo chcieli zakupić te wahadła, czy się więcej dowiedzieć, to są adresy i adres pracowni, i adres sklepu ezoterycznego Tetra, gdzie można te wahadła nabyć, zarówno w pracowni Baj, jak i w sklepie ezoterycznym. Ale tak jak mówię, będę wdzięczna za wpisy w komentarzach na temat właśnie Waszych doświadczeń i tego, czego byście się chcieli jeszcze dowiedzieć o wahadłach. Na pewno będziemy mówili jeszcze o wahadłach z akumulatorami, będziemy na pewno mówili o wahadłach, które tutaj mamy, ale o nich dzisiaj nie starczyło czasu, żeby powiedzieć, jakie to są, Basiu, wahadła. To są zestawy wahadeł. Zestawy Sole Schisslera, amazońskie, ajurwedyjskie, domowe centrum zdrowia. O, bardzo ładnie, tak, domowe centrum zdrowia. To temat na nie dzisiaj, ale też będziemy o tym mówić, więc proszę Państwa, bardzo, bardzo dziękuję, że byliście z nami. Proszę polubić filmik, proszę polubić nas i z niecierpliwością czekać na następny odcinek. Basiu, dziękuję z całego bardzo. Serca dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Państwu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Pa, kochani.